Witam się z wami już przed kamerą. Jakość pewnie będzie trochę lepsza. Oj, zapowiem wam, że jestem taka zajana. Mam taki stresujący powrót do domu, że nawet sobie nie wyobrażacie, świeci się jak psuje jajeczko. Ale zamówiłam, słuchajcie, w czwartek zamówiłam sushi na dzisiaj i miało być między 15 a 16.30. Ja szłam na koncert, byłam przekonana, że Andrzej będzie w domu, jak je zamawiałam wtedy w czwartek, bo wczoraj miał upgrade, skończył pracę późno w nocy. A Andrzej sobie wymyślił, że pójdzie pojeździć. No ja o tym wiedziałam, ale jakoś, nie wiem, totalnie zapomniałam o tym sushi. Andrzej chyba zresztą też. I słuchajcie, to zamówienie było nieopłacone, nie było nikogo w domu. Ja dzwonię z mamą, ktoś do mnie wydzwania. Mówię, dobra, mama, kończę, bo chyba coś ważnego, skoro ktoś tyle razy do mnie dzwoni. A się okazuje, że to pan od sushi stoi pod drzwiami, nie? Po prostu Bogu dzięki, Damian był w domu. Damian, jeśli to oglądasz, to jeszcze raz ogromnie dziękuję. Odebrał to zamówienie, zapłacił za nie. Zaraz muszę wysłać mu przelew zwrotny, ale po prostu przypełna maksa. Jestem taka po prostu zmęczona. Biegłam od przystanku autobusowego, bo Damian i Patrycja chyba zaraz gdzieś wychodzą i po prostu miałam takie, Boże Katarzyno, szybko, szybko, nie? Ale no, o, jest dramat. Dramat, no. Przejdę może szybko do tego koncertu, na którym byłam. Nie wiem, czy widać, chyba, no teraz jestem spocona, więc nie. Ale ogólnie rzecz biorąc, powiem wam, że kilka razy w trakcie się poryczałam. Takie to było urocze przeżycie dla mnie, wiecie, ja śpiewam i wszystkie te zawsze bajki, czy Disneya, czy te wszystkie bajki jakby z Barbie i tak dalej. One mają piękne piosenki w tle, ja uwielbiam te piosenki śpiewać. Mam wrażenie, że bawiłam się dużo lepiej niż niejedno dziecko na tym torafarze, naprawdę. Co prawda nie byłam ubrana w strój Elzy. Nie miałam takiej sukienki, a szkoda. Na pewno bym się tak odstawiła, gdybym tylko miała w co. No, ale mimo wszystko znałam masę tych piosenek. Pięknie to wyglądało. W sensie, wiecie, to, że oni śpiewali na żywo, że były te fragmenty z bajek, jakby w których faktycznie były użyte te piosenki. No, przepięknie był ten koncert zrealizowany. Szkoda, że nie było Sary James, bo Sara James jakby też ogólnie bierze udział w tych koncertach. Z tego, co widziałam, patrzyłam sobie w internecie, wczoraj chyba była w Opolu. Nie wiem, czy będzie jakiś koncert w Opolu teraz w weekend, czy co. Ona też ma chyba swoją trasę koncertową, więc rozumiem, że pewnie terminy jej się rozjechały. Trochę szkoda, bo miałam nadzieję, że usłyszę, wiecie, piosenkę Syrenki, Małej Syrenki w wykonaniu Sary. No, ale Sary nie było, pozostałe dziewczyny też dawały czadu. Oczywiście moja ukochana Zosia Nowakowska, jakby the best, number one. Wszystkie dziewczyny pięknie śpiewały, ale Zosię po prostu jakoś tak mam mocno w serduszku. Uwielbiam ją ze spektakli w Romie. Tak, także słuchajcie, koncert był przepiękny, naprawdę. To w ogóle jaka była oprawa, że były te takie, wyświetlały się w trakcie oczekiwania pytania dotyczące bajek, potem pojawiały się odpowiedzi, taki quiz. Słychać było po prostu, jak te dzieci krzyczą wszystkie te odpowiedzi. Sama muszę przyznać, że na parę pytań odpowiedź znałam, ale z takich ciekawszych rzeczy, które się tam pojawiły, to słuchajcie, było tam takie pytanie dotyczące tego, która jakby ze scen była ulubioną sceną Walta Disneya, jeżeli chodzi o te bajki, które miał on przyjemność wyprodukować, i okazuje się, że ulubiona scena Walta to była scena z Kopciuszka, ta, w której naszej Cinderelli zmienia się sukienka. Także tak, z ciekawych rzeczy też Tina, czyli księżniczka z bajki Księżniczka i Żaba, była postacią, która miała najwięcej stroi w trakcie trwania filmu, bo aż 13. Wszystkie inne księżniczki tą garderobę miały trochę spokojniejszą, nie przebierały się tak często w filmach. Oj, jak pięknie, dla mnie to było po prostu przecudowne. Wiecie, no ogólnie to tak, jak byłam dzieckiem, to marzyło mi się, jak słuchałam wszystkich tych bajek, że ojku, też kiedyś będę dubbingować te bajki, że będę ja śpiewać te piosenki. No, nie wyszło mi to. A
ale dobrze jest, jak jest. Słuchajcie, nie narzekam. Nie zmienia to faktu, że było to świetne móc tego posłuchać. Oczywiście sobie też pod nosem pośpiewać. No i tak sobie myślę, że kurde, wiecie, jakoś tak, jak mi tak oglądałam to i trochę wzruszałam i leciało mi łezki, to tak jakby człowiek tak o tym na co dzień nie myśli, ale jak już właśnie doświadcza takich ekstra rzeczy, to tak sobie pomyślałam, że Boże, jaką ja czuję wdzięczność za to, że to było tutaj, że mogłam sobie pozwolić na to, żeby na ten koncert iść, wiecie, no to też nie są najtańsze rozrywki, także ekstra się cieszę, naprawdę jestem mega wdzięczna losowi, że tak się to wszystko poukładało, że mogłam tam być dzisiaj i mogłam tego doświadczyć na żywo i naprawdę jestem zachwycona i myślę, że tak, myślę, że było to dla mnie bardziej emocjonujące niż dla niejednego dziecka na tym stadionie. Także tak, dobrze, zmykam, odkładam kamerę, biorę się za jedzenie, bo nie jadłam dzisiaj śniadania, słuchajcie. Chociaż nie, no jadłam rogale tak na szybko. Ale to nie było dużo. Więc przyznaję, że już jestem trochę głodna. Zabieram się do jedzenia. Czyli już troszkę zjedzone. Ale jeszcze trochę zostało, pewnie będziemy mieli na kolację. Ale chciałam wam powiedzieć, że idziemy na spacer i wielką przykrość mi Andrzej uczynił. No bo znaleźliśmy ten taki kubek, co ma być w Żabce. Uwaga. Właśnie nie znaleźliśmy. To jest problem. Andrzej pokazał mi TikToka, na którym ludzie mają bubble tea z Żabki, taki kubek, w którym są kuleczki i wystarczy dolać do niego Liptona i macie bubble tea no. Za 4 ziko, a nie za 22, tak jak ja z Crazy Bubble. No ale wiadomo, że ja kocham kuleczki z herbatą i co? I chciałam to kupić i byliśmy już w dwóch Żabkach i nie ma. I Andrzej wrócił się pod tego TikToka, co mi go łaskawie już pokazał i wygląda to w sumie tak, jakby nie, Żabka wysłała... To był trzeci. Ogólnie ludzie pokazują, że takie coś jest i no i fajnie. W sensie pokażemy wam to też, żebyście zobaczyli. Nowość w Żabce, kubek bubble tea. Tak wygląda, a my go sobie przetestujemy. Panie kolego, cena 4 zł, 1 grosza, mamy tutaj jakąś słomeczkę, tak zwane wbicie. Nastąpiło. Tak to wygląda samo w sobie. W ogóle fajna sprawa, ale no się okazuje, że chyba wyszli z kampanią reklamową wcześniej niż jest produkt dostępny w Żabkach. No w sensie ludzie na TikToku pokazują to i to wygląda jakby oni to wyjęli z paczek takich PR-owych. Nie robi się nie, tak. Nie, to było tylko na jednym, a się już uczepiła. Pokazywali no normalnie kubeczki. Tego nie ma, no dobra, no to kurwa, no przepraszam. Wystarczy wyjąć kubeczek z paczki i już masz sam kubeczek. Give me my bubble. Mój kubeczek. To jest straszne. Pójdzie... Co oni tak naprawdę zrobili? Nie robi się influencer marketingu, jak jeszcze czegoś nie ma w sklepach. Kasia by chciała, a Kasia nie ma. Damy znać, jeszcze pewnie z dwie Żabki obskoczyły. Przejdziemy całą obrzeżą wzdłuż i wszerz, tylko po to, żeby znaleźć herbatę z kulkami. Much later. Witajcie w czwartek. Mam ostatnie wrażenie, że cały czas pokazuję się wam w tych samych ubraniach. W sensie mam na sobie znowu białą bluzkę. No inną niż ostatnio, ale białą bluzkę i zielone spodnie. Pokochałam je na maksa, słuchajcie. Jestem trochę zła, bo jest 6:20, a ja dopiero idę na tramwaj. Jakoś nie mogłam się rano zebrać. Potem wyszłam, zapomniałam jedzenia. Musiałam się po nie wracać. O Boże, beznadziejnie się zaczął ten dzień. Naprawdę. Dobrze, że wiecie, że u mnie w pracy to nie jest tak, że ja staję przy jakiejś linii produkcyjnej czy coś. I jak mnie nie ma, to jest dramat. Przyjdę później, to wyjdę później. No, ale wiecie, nie lubię się spóźniać po prostu. Nie znoszę tego. I trochę mi z tym źle, bo będę w pracy 6:55. A normalnie jestem za 27, czy tam za 15:07. Więc to dla mnie ogromna różnica. No, ale wiecie, o godzinie 6:00 tramwaje też nie jeżdżą tak często. Więc to nie jest tak, że ucieknie mi jeden i za 3 minuty mam kolejny. O Boże, jak słońce świeci. Mogłam wziąć okulary przeciwsłoneczne, ale nie pomyślałam o tym. I jeszcze, żeby tego było mało, chciałam wziąć kamerę, no wziąłam ją. Nagrywam się właśnie tą kamerą, ale totalnie nie mam pojęcia, gdzie jest moja druga bateria, nie? Więc mam ze sobą w plecaku powerbanka, żeby potem się podładować. No natomiast powiem wam, że
zaczęło się mocno średnio. Mam nadzieję, że jak wrócę do domu, to tą baterię znajdę. Bo jak nie, to już w ogóle do reszty się na siebie ścieknę. No, a wziąłam kamerę, bo chcę podejść do Arkadii. Bo dzisiaj jest dzień dziecka. I jak Andrzej mi powiedział, to jest jego dzień. Więc muszę dla niego skombinować jakiś prezent. Także tak. Dobra. Pędzę. Może zdążę na jakiś tramwaj. Bo teraz już będą jeździły częściej. Ale nie, widzę, że jest czerwone dla pieszych. No tak czy siak. Zmykam. I zobaczymy, o której dojadę do tej pracy. Słuchajcie, udało mi się dojechać do pracy na czas. Byłam za 5. Pomogło mi rozwalona sygnalizacja, słuchajcie, bo tramwaj tyle nie stał na światłach. Idę teraz do Empiku albo do Lego, zobacz jeszcze. Dlatego, że dzisiaj jest dzień dziecka i moje duże, ukochane dziecię przypomniało mi wczoraj subtelnie, że dzisiaj jest to święto. A tak się składa, że do Andrzeja czasem, jak mnie rozczula, mówię, że jest moim bubaskiem. Więc tak, więc muszę mu coś kupić, więc jestem pod Empikiem i będę zobaczyć, czy mają Lego Technik. Jest, słuchajcie, motocykl, ale jest tylko taki malutki. Patrzyłam, że jest taki motocykl, którym jeździł Batman. On ma dużo elementów, więc zobaczymy. Kiedy do sklepu Lego, może tam coś jeszcze znajdę. Słuchajcie, byłam w Lego i mam moją zdobycz. Może zaraz spróbuję wam pokazać. Byłam też na chwilę w bodyshopie, żeby kupić sobie takie coś do dziubania twarzy. I w ogóle pani była taka miła, ale powiem wam, że te zielone spodnie mają coś w sobie, bo mnie czasem ludzie zaczepiają i pytają, gdzie je kupiłam. I teraz właśnie pani z body shopu też tak nieśmiało patrzyła na mnie przy kasie, ale w końcu zapytała, skąd je mam. Tak, jest to Lego, tak wam pokażę, żeby go już nie wyciągać. Ale wrócę chyba jeszcze do Empiku i kupię to takie malutkie. No, chociaż nie, chyba nie ma sensu, bo to taka trochę popierdółka. To skoczę jeszcze do Rituals'a, kupię pianki, bo są na promocji. A potem bubble tea. No i do domu. Wchodzę do domu. Hejka! Najlepszego bubasku! Ty jesteś bubaskiem, ty jesteś większym dzieckiem niż ja. Tak? Wiekowo, tak. Wiekowo? Jesteś młodsza. Aha. A chcesz na chwilę przestać grać? Jedna sekunda, zaraz się rozjedzie. Mhm. Podejdziesz? What up? Mam prezent dla papaszka. Patrz w środku. Batman? Motocykl! Ekstra! Już się bałem, że tamtego nie ma, bo schowałaś. Nie schowałam, bo stoi, przecież jest ładny. Dziękuję. Ale super. Dziękuję. Proszę bardzo. Zadowolony? No. Bo pasz. Znowu szpęczę. Jakieś 8 godzin to montując. Nie, ten nie jest chyba taki duży jak ten czerwony, wiesz? A to nie jest tak, że ty nie lubisz Batmana? Nie szkodzi, ale to był motocykl, a to jest prezent dla ciebie. Dziękuję. Także chyba mogę powiedzieć, że nie tak źle, co? Nawet trafiłam. No. Idę się ogarnąć, bo totalnie się zgrzałam idąc. I pokażę wam, jak będziemy to składać, o ile się za to dzisiaj weźmiemy. Ilość sebum
po noszeniu makijażu 14 godzin, jak na załączonym obrazku. Nie wygląda to dobrze. Teraz pewnie dużo podkładu mi zejdzie z twarzy, no ale trudno. Powiem wam, że ostatnio przez tydzień albo półtorej szukałam takiego tego patyczka z body shopu. I już byłam przekonana, że go gdzieś wyrzuciłam, więc dzisiaj, będąc w galerii, kupiłam drugi i co? I znalazłam ten. No, schowam sobie tamten na zapas. Będę miała jak znowu ten gdzieś posieję. A najlepsze jest to, że jest w koszyku z moimi, był w koszyku z moimi kosmetykami i ja tam szukałam. Nie wiem, jak to się stało, że go wcześniej nie zauważyłam. No ale krąży, że się znalazło. I drugi sukces tego dnia to to, że znalazła się bateria do kamery. I to nie moja wina, że zginęła. Tym razem to chyba wina Andrzeja. Ale grunt, że się znalazło. No. Przymatowię się trochę, bo nie wygląda to dobrze po tylu godzinach. I jak Andrzej skończy grać, to może weźmiemy się za te Lego. Przyszłam tu do sypialni, bo tam, słuchajcie, Andrzej gra po prostu, jakby oszalał. No ale ma kierownicę, więc niech korzysta. Oczywiście w Arkadii kupiłam sobie bubble tea. Andrzejek nie chciał, dzwoniłam, pytałam, żeby nie było, że tak okropna ze mnie żona i wzięłam tylko dla siebie. No i weszłam do tego rytualsa, słuchajcie, bo do 4 czerwca, no jak wy to widzicie, to już pewnie jest po ptokach, ale wydaje mi się, że już o tym wspominałam, była ta promocja na pianki, że one były po 30 zł, a nie po 40, można było kupić maksymalnie 3 sztuki, no i nie to, żeby mi ich teraz w tym momencie konkretnie jakoś brakowało, ale promocje na pianki w rytualsie się raczej specjalnie jakoś nie zdarzają. Można je wrywać na promocjach w Sephorze czy w Douglasie, ale ja tak tych sklepów nie śledzę, więc stwierdziłam, że już skorzystam z okazji i no i sobie te pianki wezmę. Więc wzięłam sobie Ritual of Sakura, czyli to jest mleko ryżowe i kwiat wiśni. Wzięłam sobie Ritual of Ying, ten relaksujący, czyli ta ciemniejsza butelka. Ta jaśniejsza pachnie bardziej, tak mi się wydaje, że lawendą chyba. A to jest lotos i żużubę. Czymkolwiek by było. No i wzięłam sobie też tą energetyzującą piankę, którą mam teraz pod prysznicem. Pod prysznicem mam też teraz z tej serii peeling. I to jest Ritual of Mer, czyli pomarańcza i... co? I drzewo cedrowe. Tak. Tak, także te trzy pianeczki zaraz sobie schowam i to tyle z moich dzisiejszych zakupów. Schowam sobie zaraz piankę... nie piankę, bubble tea do lodówki, żeby mi się schłodziło. Przebrałam się, bo no tak, trochę się zgrzałam idąc, muszę przyznać. Mój makijaż nie prezentuje już najlepiej, ale musicie mi to wybaczyć. No. Idę ogarnąć tu moje bubble tea, odetchnąć i zobaczyć, czy namówię Andrzeja na układanie tego motocykla.